Państwa, myśmy tam z Wisławem Szybyłowiczem na bankiet zawsze do Amikusa. No ale teraz tam też wszystko jest obstawione, nie wiem jak dzisiaj. Na tych celebracjach w kościele samym można być. Przecież to jest, ludzi dookoła kościoła będzie pełno. Ojej, przecież każdemu rozdać Pismo Święte, to wyrzucą do śmietnika i będzie to samo, co i przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina ateistycznym, koło tych kikutów, tam gdzie te barki posiedzieć, ten co ma na kiełbaska, kiedyś taka żebraczka chodziła tu dookoła Centralnego i też nawet kiełbaski stawiała, taka żebraczka, no fajna babka, ale ona chyba może i w Krakowie jest, albo już całkiem nie żyje, kruche to życie, słabe to życie, ludzi co tak rozdają, kiełbaskę stawiają. A tu jest ta pieśń, proszę Państwa, ile razy ojczyzno ma, Pan Jezus Chrystus całkiem o czym innym mówił, bo tutaj nominalne chrześcijaństwo, a Jezus Chrystus to jest całkiem co innego, czyli pierwszy chrystianizm, co Państwo pamiętacie, że Neron ich rzucał na pożarcie lwom za to, że byli neutralni politycznie, co dzisiaj się nie zdarza, bo Księga Izajasza mówi, że gdy przekują swoje miecze na lemiesze, żaden naród nie podniesie miecza już przeciwko drugiemu narodowi. Nie będą się uczyć, nie będą się szkolić, nie będą się szkolić. No to tylko święci świadkowie Jehowy, tylko. Nie szkolą się, nie idą do wojska, nawet wolą pójść do więzienia. Żeby tak katolik usłyszał, że miałby za odmowę pójścia do wojska, pójść do więzienia, to chyba by zwymiotował 10 razy i by 1000 razy do spowiedzi poszedł, proszę Państwa.